Życzenia na walentynki to niełatwe zagadnienie. Komu czego życzyć? Czy życzenia zarezerwowane są tylko dla ukochanych, czy też może należy powiedzieć kilka miłych słów także przyjaciołom? Życzenia na walentynki nie są sprawą oczywistą. Wielu osobom sprawia problemy nie tylko znalezienie odpowiednio sformułowanych zdań, ale także to, komu takie życzenia składać należy. Można by przypuszczać, że walentynki są świętem zarezerwowanym jedynie dla zakochanych, osób pozostających w związkach. Z tego powodu osoby samotne mogłyby czuć się wykluczone. Tymczasem powszechność celebrowania święta zakochanych sprawia, że zaczyna ono obejmować właściwie wszystkich. Stąd też zrozumiałe zaczynają być życzenia walentynkowe ze strony przyjaciół, koleżanek, a nawet rodziny. Życzenia na walentynki dla koleżanki. Pierwsze, co przychodzi na myśl, gdy mówimy o życzeniach walentynkowych, to partnerka lub partner. Tymczasem warto pomyśleć także o swoim najbliższym otoczeniu w pracy lub szkole. Być może twoja koleżanka jest samotna i nie ma chłopaka, który złożyłby jej życzenia na walentynki. W tej sytuacji można być kimś, kto rozwieje czarne chmury w tym dniu i poprawi trochę humor. Oczywiście należy do tematu podejść ostrożnie, aby koleżanka nie poczuła się upokorzona tym, że w walentynki 2019 jest sama. Jakie życzenia na walentynki dla koleżanki będą najlepsze? Miłość nie jest zarezerwowana tylko dla partnerów. Kochać możemy swoje koleżanki, swoich przyjaciół. W walentynki 2019 możemy powiedzieć całkowicie szczerze: kocham cię każdemu, kogo darzymy uczuciem. Jeśli jednak nie jesteśmy najmocniejsi w układaniu własnych formułek z życzeniami, możemy posłużyć się odpowiednimi życzeniami zaczerpniętymi z sieci. Życzenia na walentynki dla koleżanki. Przykłady: kochaj uśmiechem, gestem, spojrzeniem, kochaj dotykiem, zapachem, kochaj dobrocią, troską, przebaczeniem, kochaj zanim powiesz kocham. Słońce nauczyło mnie marzyć, gwiazdy miłością darzyć, deszcz nauczył mnie szlochać, a ty nauczyłaś mnie kochać. Życzenia na walentynki dla przyjaciela. Przykłady: za wszystkie wspólne chwile, które były bardzo miłe, za lody razem zjedzone i przygody szalone. Chcę ci podziękować dziś i powiedzieć, że jesteś słodki jak miś. Nie ten, co z tobą tańczy, nie ten, co z tobą się śmieje, lecz ten, co z tobą płacze, jest twoim przyjacielem. Z całą pewnością warto skorzystać także z fragmentów literackich, które o miłości mówią więcej, niż jakiekolwiek wierszyki. Dobrym przykładem może być hymn o miłości Święta Pawła. Ten tekst, chociaż pochodzi z Pisma Świętego, jest niezwykle uniwersalny i opisuje każdą miłość, nie tylko tę między zakochanymi partnerami. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bzw. wstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Życzenia na walentynki dla dziewczyny. Przykłady: oczywiście jeśli walentynki, to także życzenia dla ukochanej. Co można zawrzeć w życzeniach dla miłości swojego życia? Możemy naturalnie skorzystać z jednego z zaproponowanych powyżej wierszyków.
Jeśli jednak chcemy wyrazić głębiej swoje uczucia, możemy przesłać życzenia otwarcie wyrażające nasze uczucia. Bądź nadzieją mi w bezsensie, a w nieszczęściu bądź mi szczęściem. W zamian chcę Ci podarować tylko dwie magiczne słowa: kocham Cię. Chcę być Twoim czarodziejem, zaczaruję nasz wspólny świat, Ty będziesz moją królową, a ja Twoim królem. Każda droga będzie tęczą, a każdy dzień niebem. Każdy z tych przykładów życzeń walentynkowych na pewno ucieszy adresata lub adresatkę.